Niedługo w portfelach OFE mogą znaleźć się obligacje Grecji, Islandii, Irlandii, Hiszpanii czy innych krajów europejskich. Mogą one być atrakcyjne dla OFE. Mogą być atrakcyjne, bo dają teoretycznie większe zyski, ale także dają znacznie większe ryzyko. Dodatkowo kraje Unii Europejskiej ze strefy euro chcą wprowadzić tak zwaną klauzulę wspólnego działania. Powoduje ona automatyczne obniżenie wartości obligacji rządowych kraju, który wpadnie w tarapaty i wtedy będzie korzystał z pomocy Unii Europejskiej. To niepotrzebne ryzyko zamieniania gotówki na obligacje chcemy tą ustawą zlikwidować. Czy to nie jest już oczywiste, że system...